Cześć, dzisiaj zapraszam na kolejny film, a będzie o tej ostrzałce Parkside'a, ostrzałka do łańcuchów pił spalinowych, także pił elektrycznych. Po już dosyć długim okresie, po kilku sezonach, ta ostrzałka naprawdę spełnia swoją rolę. Jest to bardzo dobry produkt, bardzo dobrze zrobiony. Wykonany. Zaoszczędziłem dużo czasu. Myślę, że zwróciła się już wielokrotnie. Kosztowała niecałe 100 zł i naprawdę spełnia swoją rolę. Dobrze jest wykonana. Tutaj ustawiam sobie na 28-29 stopni, jak oszczę ten łańcuch. Z jednej, jak i z drugiej strony. I to jest najlepsze moje ustawienie, gdzie po prostu łańcuch jest bardzo ostry i przez długi czas mogę go użytkować aż do następnego ostrzenia. No tak wygląda łańcuch Makity już po wielokrotnym, już nie liczę tego nawet. Po wielokrotnym oszczeniu te zęby są krótkie, a tak wygląda nowy łańcuch, oryginalny. Widać, jakie są zęby. Zaraz go ściągniemy, jeszcze go możemy naostrzyć. Tu ładnie możemy spiłować. Od razu go wymienimy na nowy. Ten zaostrzymy, będzie na zapas. Pamiętajmy, że jak odkręcamy tą osłonę, tą pokrywę, blokadę, to żebyśmy tutaj mieli niewłączony hamulec, bo później będzie nam ciężko to założyć. W tej pile mamy ten napinacz w takim niekomfortowym miejscu. I teraz już są te napinacze takie automatyczne, tak jak w Parkside'zie. No i zobaczmy, jakie mamy te ząbki krótkie. No ale jeszcze spełniało swoją rolę bardzo dobrze. No taki łańcuch kosztuje 65 zł. Oryginalny. No i zobaczmy, jak wygląda nowy. No, widać różnicę. No, przy takiej wymianie warto sobie sprawdzić stan tej piły, oczyścić, sprawdzić prowadnicę, stan ich rowków, łożysko, czy się nie zaciera tutaj na zakręcie tej prowadnicy. Tu jest wszystko ok. Tu mamy regulację pompy oleju do łańcucha. Zawsze tak ustawiam po środku. W
Wtedy wiem, że na pewno smarowanie jest. No i zakładamy łańcuch. Zawsze łamigłówka jest po wyciągnięciu łańcucha z pudełka, bo on tak się zapląta, że próbujemy go rozplątać i nie jest tak łatwo. Nie bądź tu mądry. No, a okazało się to dosyć proste. Zobaczcie, jakie triko. Zafriko. I już. Ustawiamy właściwy kierunek. No, widać, że łańcuch nowy, nie naciągnięty w ogóle. Zakładamy osłonę. Leciutko tylko dokręcamy, tak żebyśmy mogli jeszcze łańcuch naciągnąć. Dobra, jest napięty. Później w czasie pracy on się jeszcze wydłuży, trzeba to później po jakimś czasie sprawdzić i jeszcze raz zluzować i naciągnąć właściwie łańcuch. I mamy piłę gotową do kolejnej pracy. No to zaostrzmy sobie ten łańcuch Makity. Będzie na zapas. Tutaj nam pokazuje taki obrazek. Nie wiem, czy to widać, w którym kierunku ma być ten łańcuch tutaj zawsze ustawiony. Czyli on musi być ustawiony w taki sposób jak teraz, zębami tym ostrzem w prawo i już nie wyciągamy go tutaj z tej prowadnicy, po prostu zmieniamy sobie ustawienie względem kamienia naszego oszczącego. Tutaj mamy 35 stopni, 0 stopni i 35 stopni. Tak jak mówiłem, ustawiam sobie na 28 stopni. To jest moje już sprawdzona, moja sprawdzona metoda. 28, 29 mniej więcej, tak, bo tutaj jest podziałka. Jeżeli mamy ustawione tak jak teraz, blokujemy od dołu. Przesuwamy łańcuch do tego oszcza, co jest ten właściwy kąt pod nasz kamień. Dociskamy sobie do tej blokady. Tu blokujemy, sprawdzamy, czy nie ma za dużego luzu. W tym wypadku jest za duży luz. To popuszczamy kontrę. Tutaj musimy zluzować. Kontrę popuszczamy i przesuwamy ten łańcuch do naszego kamienia. Czujemy wtedy lekki opór. Tak, żeby po prostu szlifierka miała co zebrać, żeby miała co zaostrzyć po prostu. Blokujemy kontrę. Tutaj zaciskamy tą dźwignią. Tu jest nasz przycisk, którym uruchamiamy. Fajnie cicho pracuje ta szlifiereczka.
No tutaj jeszcze w tym miejscu mamy dodatkową śrubę, też ją regulujemy i ona się tutaj opiera o ten słupek. Możemy nawet tak mocniej uderzać. On po prostu nie dopuści do tego, żebyśmy tutaj na tym naszym łańcuchu zrobili wgłębienie większe tutaj pod to ostrze zęba. Także tutaj nas to chroni. Ta śruba, musimy też o tym pamiętać. No i zobaczmy, jak to fajnie ostrzy. Co drugi ząb przeskakujemy. Tak jak mówię, to już jest moja sprawdzona metoda. Ustawienie tego kąta. Mega ostry jest łańcuch zawsze. Jak widać, nie możemy się bardziej zagłębić przez tutaj nasz ten ogranicznik. No i tak dalej, szybko, łatwo i skutecznie. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć. Polecam tą szlifierkę do ostrzenia. Naprawdę bardzo dobry produkt. Hejka!